A wie, prolog się kończy. Nie spodziewałem się gości, a mam duży apetyt, więc obiadu się nie spodziewaj. Gat, w sumie... Nie jesteś senny? Tutaj elementy są ładnie wykonane. Tylko teraz ty wyłączył gaz? Czekaj, czy nie widzę. Chyba przydałby ci się odpoczynek. Kurde, może na tym, na indukcyjnej gotuję? Dobra, nie spodziewałem się gości, a mam duży apetyt, Jezu, więc dobra. Obiadu się nie spodziewaj. Zaczyna się powtarzać, to startą się koncentrować. Dziennik, skrytka... Poczekaj do rana. O nie. Ojcowie płaczą. Znajdź mnie. Dobry, tu centrala, kurczę, szpital. Wierzysz? Bardzo śmieszne. Udało ci się? Prawie. Biomarkery są w szpitalu GRE. Zaraz tam będę, ale do pełni szczęścia brakuje mi ciebie. Dokąd mam iść? Jak wyjdziesz od Kiliana, idź prosto przed siebie. Nigdzie nie zbaczaj. The House Games pyta, jak optymalizacja. Sprawdzę na laptopie, jest dziwne. Jak się wyłączy RTX-y, wydaje się spoko, ale na laptopie tylko... Na laptopie testowałem ten build jeszcze przedoficjalny. Czysto prasowy. I on był bardzo słaby. Ale zobaczę teraz, bo teraz gra chodzi lepiej. No, mimo tak... Do 40 potrafi chrupnąć. Nocą miasto pełne zarażonych. Wyjce, pościg i światło UV. Zapamiętajcie, to sobie są jakieś tam oczka zaprzekreślone. Trzymaj się dachów, bo jeśli wyjdę, cię zauważą. Wiem. Nie chcę znowu się na nich nadziać. To niestety musimy jeszcze zrobić. Kiedyś wiozłem do tego szpitala moją drugą żonę. Nigdy nie jechałem tak szybko. Cool stories teraz są. Młody jej odeszły w szóstym miesiącu. Masz dzieci? Tego nie udało się odratować. A poza nim o żadnym więcej nie wiem. Przykro mi. W porządku. Kto normalny chciałby, żeby jego dziecko oglądało taki świat? Pa. Zamek zepsuty. Spokojnie. Znajdź stary autobus. Autobus? W godzinę zero w szpital uderzył autobus. Przebił ścianę. Można przejść przez niego do środka. Drzwi są zamknięte, więc jest spora szansa, że zostały tu markery. No, ogólnie na razie nie warto z nimi walczyć, bo jeszcze nie mamy expa, nie? Więc... Boże, jak to było dziś wejście do tego autobusu? Tu. W Krakowie podobno jest jakiś taki kosmiczny autobus elektryczny. Strasznie mi on ciekawie, tylko nie wiem, na której linii jeździ. Jest przychodzenia? Na sprincie. Ty, mi się wydaje, dobre pytanie, czy jest schodzenie Pentakilo. Oznaczyłem ci bezpieczne przejście. Czekam przy lobby. Ty, pod kapszlokiem jest szybki zwrot. Dla biedaków, którzy mają niską czułość myszy. Mają czułość z God of War'a na przykład. Hej! Tędy! Duży budynek, co? GRE zajęło wiele z nich, żeby badać leki. Kiedy wszystko poszło się jebać, znaleźli naukowców ochotników. Zapłacili im kupę forsy i co z tego wyszło? Kupa gówna. Okej. Okay. A, zagadka. Zagadki parkurowe są spoko. Prawie. Bo są dosyć intuicyjne. W sensie to co widzimy, to możemy potem wchodzić. Tu widzieliście. Zamiast podskoczyć, tak? To się odbiłem, się ładnie złapał. To jest fajne. Bo to sprawia, że ten parkur jest dosyć taki... organiczny. O, trudne takie słowo modne ostatnio. Kurde, wydaje mi się, że te odbicia od światła są raytracowane. Zamknięte. Pa. Umiesz otwierać zamki? Jasne, najlepiej kluczem. A jak nie masz klucza? Ha!
Przeszedłem tysiące kilometrów. Sądzisz, że powstrzymają mnie drzwi? Wyluzuj, tylko pytam. Tutaj powinny być wszystkie potrzebne instrumenty, maestro. Mam trochę złomu. Możesz z tego zmontować wytrychy. Grzeborojki, wytwarzanko. A, zrobimy jeden, szkoda marnować ten złom wspaniały. Dobra robota. Ulubiona minigierka wszystkich Skyrimowców i nie tylko. Zamek łatwy. Ty. Przegrałem. O, nie kłamałeś. Znasz się na rzeczy. Nie miałem wyjścia. Musiałem się znać. Jezu, po co taki dramatyczny tekst? Goś cię pochwalił, tak? Nie mówić, że ja jesteś głupi. Nie, nie miałem wyjścia. Jezu. Ale co jest? No, ugryzło cię, Aiden, ugryzło. No. Można też tak, więc spodoba mi się to, że to nie jest takie totalnie nudno skryptowane, tak jak wchodzimy tutaj. Szlak. Pomożesz? Dobra. Nic z tego. Która ta latarka teraz tak, kurde, się odpala, że tak miga? To musiała być jakaś żarówka stara. Teraz są LEDy już. Tutaj jest storytelling wspaniały. Co to tak świeci w ogóle? Tak, jak świetlówki tak migają, Boże. Aiden, Babaiden! Andy! Mia? Andy, gdzie jesteś? To bardzo zły pomysł, Mia. Gdyby był dobry, byłoby nudno. Dokładnie, gdyby to były... Co ty robisz? Dialogi realistyczne to byłby Aiden z Raiden. Boże. Nie gadaj, daj łapkę. Łapkę. Pisał jakiś stary boomer. Aiden. Wszystko gra? Tak. Na pewno? Szczerze. Ten szpital. Już kiedyś w takim byłem. W placówce GRE? No, jest parę takich w mieście. Miałem wspomnienie. Osoba, której szukam, to Mia, moja siostra. Mówiłem ci o Wolcu. Wspominałeś, palec. Tak. Sam nie wiem. Mam straszny mętlik. Wyparłeś to z głowy. Jak ja moją trzecią żonę. Boże. A infekcja z pewnością tu nie pomaga. Luz, znajdziemy marker i znikamy. Chodź. Dzięki. Z boomeriada straszna, nie? Ale dobra. To pisał jakiś specjalista spod znaku cycunie. A stówę. Śpią.
Śpiące chlewne. Jezu, tak. Jakoś musimy się przemknąć. Kucaj i ruszaj się powoli. To cię nie zobaczą. Tak, dokładnie. Stara zmarnowała mi 20 lat życia. Tego jeszcze brakuje tej tekstu. Zresztą pewnie to wiesz. Tak, wiem. Niestety, no, skrypt trojki. Przepraszam. W sumie zamiast latarkiem robić to, mamy poświadek na czerwono. W niektórych grach za takie cheato wizje trzeba płacić punktem doświadczenia, ale tutaj... Jezu, jak się przybliżę i to znika ten... Aha, trafiłem do jakiegoś, kurde, znajdźkowa. Realistyczne to, że muszę wstać, żeby skarnąć rzeczy z góry. Straszne jest to FOMO, już czuję, że to muszę podnieść. O, podejdę bliżej, znika znajdźka w ogóle, znacznik. Ale znika dlatego, bo to jest tak, no bo tam jest... Z tego co pamiętam, to jakich... A! Jezu, co jest? Przejście, dobra. Co to? Chemia. Paskudne. Boże, nie, jakie suchary. Kiedy GRE straciło kontrolę nad wirusem, zaczęło spryskiwać tym syfem całe miasto. Świetnie na tym wyszli, co? Ciekawe, że będzie pićko? Pieniążki, no w sumie też realistyczne. On ma ładne animacje nawet, no. Aha, i było pytanie, czy można chodzić. Też mnie ciekawe, tak podbiegam do niego jak debil. Konfiguracja, asysta przy upadkach, automatyczne się krawędzi. Ciekawe, można zrobić nieautomatyczne. Eksperckie sterowanie hakiem. Odwrócone, wygładzanie ruchu myszy, czułość. Kucnięcie, przełączanie kucania, skok, spacja. Na padzie pewnie da się chodzić. Co wy mówicie F? A, że ten, że się wybiera ten, tak, tylko spojrzenie w tył jest pod kaprzylokiem, paralotnia, ekwipunek, latarka. No nie widzę, gdzie jest chodzenie niestety. Ej, ten koleś, o którym mi mówiłeś, jak on się nazywa? Walt? Tak. Dlaczego o nim wspomniałeś? Bo pamiętam, że prowadził jakieś eksperymenty. Nie tylko on się tym zajmował. Było więcej miast jak Biledor, otoczonych murami, odciętych od reszty świata. Wielu ludzi pracowało nad szczepionką. Są już analogowe klawiatury? Ale cóż, świat jest pełen zjebów. Żeby wsad był analogowy, to by w sumie dużo już dawało. I to brzmi jakoś rozsądnie. Tak, latarka nie rzuca cienia, to jest dziwne strasznie. I to jest latarka ray tracingowa, to jest bardzo dziwne. Jak ktoś tam zauważa, kurde, mnie to też denerwuje. Dobra. Żeby chodzić na padzie, tak, to jest też rozwiązanie. Jest niestabilna. Dajesz. Kurwa.
fajt łapy. Żyjesz? Ja jeszcze! Biedny. Wespniesz się? Tak, daj mi chwilę. Szybko. Kończy nam się czas. Nie dam rady. Czekaj. Mam pomysł. Pamiętasz koktajl, który dałem ci wcześniej w warsztacie dziewczyn? Inhibitor. Właśnie. Spadłeś na pierwszy poziom. Mieści się tam magazyn GRE. Poszukaj biało-zielonych skrzyń. Powinny tam być inhibitory. Jak weźmiesz kolejną dawkę... Czy dużo skryptorajków? W misji strasznie. Tylko to jest tutorial, tak? Do dostępu, klucz otwiera automatycznie i skrzyni szukać. To jest Ubi gra. Ogólnie. Przemieniać. Zostań. Nie dasz mu rady. Wiem. Widziałem jebańca. Mnie też ta latarka drażni z tym światłem. Co jest? A, Wzmumin. To... Ja też go nie widzę jak coś. Jest faktycznie odgłosy jak Predator. I widzicie, dobrze, czy jednak coś to robi. To aby, jak powiedział, też żeby włączyć czy wyłączyć? Mam się z tym. Musimy tak czy jak skryptorojki. No to można grzebać w tych dziadach. Tylko musimy trafić na dokładnie dobry moment. Części. Tu jest skrzynia, tu są drzwi, którymi wyjdziemy. A tu są drzwi... A, tylko to jest ściana ta. Tu jest ich czułość, tak. I tak się żyje. Sriden. Zjemy wszystkie lody, które schowały. Boże, co się mija. Jestem młodsza od ciebie. Przestań tchórzyć, Aiden. Doktor może nas zobaczyć. Świat dzieci według boomerów. Wpierdolimy wszystkie lody. Cofuj się. To dało siłę Aidenowi. Dla lodów zrobię wszystko. To się z tym identyfikuje się niestety. Wczoraj znowu kupiłem... Nie, przedwczoraj. Przedwczoraj kupiłem sobie znowu te Hagen Datsy. Orzechowe znalazłem na stacji benzynowej. O, jest głos baby. Nie wiem do dzisiaj, czy mam jakiś komputer pokładowy? Aha, to urządzenie. Któż nam mówi, tak? Dobra. To córka prezesa. Też mam takie wrażenie, że było, chodź Kasiu, tatuś cię tutaj dzisiaj weźmie do pracy, i tak nie masz szkoły. Inhibitory to jest chyba istotny element rozwoju. Zwiększenie maksymalnego poziomu wytrzymałości i zdrowia, bo mamy paski wytrzymałości i zdrowia. W Diablo było więcej, ale tu są te dwa. Każde ulepszenie wymaga 3 inhibitorów, do 3 razy sztuka. Inhibitory są w skrzyniach. Hej. Tak, i był duch Aiden, to jest dobre imię ogólnie. No i co, i musimy niestety ulepszyć wytrzymałość, bo nam brakuje. No i tyle. A to my w ogóle, tak?
Nie można grać babą. Tu jest jakiś ranga gracza ogólna. I tu są paski bitki i paski bieganka z tubkami. A, użyłem inhibitora. Fantastycznie. Wracaj do windy. Ja czekam. I co, wychodzicie na siłownię, frajerzy. Robicie sobie masę, potem rzeźbę. A wystarczy inhibitor. W sumie jak w życiu. Kurde. Halo? Hakon? Pajak od razu. Jak od razu się zlamiło. Sorry. Mi się ludzik mi kliknął niestety, bo zapamiętał. O. Akurat mechanika wspinaczki i wytrzymałości jest spoko. Pośpieszmy się. Trochę czekałem. Jak się czujesz? Zarażony, ale nie zrażony. Tak, najpierw masa, potem depresja. Bardzo ładny kamelot. Przepraszam cię za to. Co? Niby za... Właśnie za to. W imieniu dziwek, bandytów i idiotów mianuję cię mieszkańcem Villedor. Przemienisz się. Biegnij do światła, szybko! Biegnij! Sorry, zramiłem. Trochę... Niechcąco zdałem spację i znowu przerwałem cutscenkę, jak ten tam mumin wyskoczył. Bo odruchowo robi bunny hopping, który pomaga. Zrobił w pielgrzymie. Nie chciałem zostać pielgrzymem. Jezu, nie, I didn't ask for this. Tak wyszło. Przemierzyłem cały kraj w innym celu. Szukam siostry. Przemierzyłem a cały świat. Od... Co potem? Co zrobisz, kiedy znajdziesz siostrę? Zamieszkamy gdzieś razem. Aha. Damy lepiej to. Nie myślałem o tym. Dziwne. Przyjdzie na to czas. Jak ją znajdę? O ile ją znajdziesz? Cóż, ja mam konkretny plan. Wyglądasz na kogoś, kto ma. Chcę mieszkać nad oceanem. O Jezu, storytelling. Wiesz, tam podobno jest łatwiej. Chcę się nauczyć surfować. Trafiłeś na jakieś stare pocztówki? Nie śmiej się z moich marzeń. Wiem jedno. Muszę opuścić to miasto. Ludzie, idea. Zabija mnie. Zabija od środka. Pomożesz mi? Ocean jest daleko stąd. Jesteśmy zarażeni. Zresztą ludzie boją się pielgrzymów. Nie chcą nas. My pielgrzymy. Pomogę ci z nimi. A ty pomożesz mi na szlaku. Znasz trasy. Wiesz, jak przetrwać na zewnątrz. Co myślisz? Razem będzie nam raźniej. Co ty na to? Wybory. Stoi, zobaczymy. No, czym to się... zobaczymy. Poznałem gościa 5 minut temu. Dobra, niech będzie. Świetnie. Stoi. Oj, stoi, nie stoi. Nie będziesz żałował. Słowo. Co do celu. Sytuacja jest taka. Po śmierci dowódcy Especy odcięli przejście do centrum. Especy. Nie chcą, żeby morderca uciekł. Żeby przejść, musimy być sprytni. Wiem, kiedy zmieniają wartę.
To jest nasza szansa. Zbiorę to, co będzie potrzebne. Sprawdzę nasze szanse, a ty rozejrzyj się. Pożyj sobie. A chodź. Pokażę ci coś. Kurde, jeszcze? Myślałem, że... Chyba, że to jest pierwszy wiatraczek. Myślałem, że już koniec. Masz. Przyda ci się. Obejrzyj sobie miasto. A, tak, dobra. To jest fajne, podoba mi się to. Które warto odwiedzić. Tutaj wizualnie lokalizujemy sobie cele. Czyli na przykład pa. Pod B, nie? Tak. Lornetka pozwala odkrywać. To jest ubigrowo fajne. Uważnie obserwuj siatkę na środku, ona się rusza, tak? Krócej ten. Ciepło, ciepło, zimno, zimno. Tak było w metrze? Kurde, to nie pamiętam nawet, szczerze mówiąc. No, się zbadziewicie, zmniejsza się, no. No. Powinno to oznaczyć. Kurde, okej. Okay. Chciałem powiedzieć, że fajne. O! Widzisz kościół? To tam wyjce chciały nas dopaść. To centrum dzielnicy. O! Aha. Tyle. W całym mieście są tablice z informacjami o zaginionych. Jedna jest koło kościoła. Może jakimś cudem znajdziesz tam coś o twojej siostrze. A jeśli nie, to po prostu baw się dobrze. Świat już się skończył, nie? Gorzej już nie będzie. Odezwę się, kiedy ogarnę temat. Tak, Breath of Techland. Breath of the Techland. Okej, okay, jest. Poziom przybliżenia otwartego świata. I co, RPGowe tagowanie. Odblokujesz poziom przybliżenia. Nie, co powiem przybliżenia. Bo chodzi o poziom mapy, tak? Widzimy na przykład, że na prawym się jeździ. Jak podkreślimy, tu jest poziom. Jedynka, dwójka, jedynka, dwójka, tu dwa, cztery, u. Jedynka, dwójka, no i co? Trzeba zrobić... No i ubigra się zaczęła, no. Witaj w Villedor, bla, 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 bazarku, spotkanie, no. Co mi się podobało? Podoba mi się zdobywanie tych wiatraków. Tam jest wiatrak, więc go zrobimy od razu. No i to jest taki zmulacz, no możemy robić misję. Ja bym chciał najpierw pewnie oczyścić to, co mogę na mapie. Movement jest fajny. I możecie śledzić klatki w lewym górnym rogu. Mówi się, że zapasy wody są na wyczerpaniu. Ludzie czy... A, człowiek. Aiden, wyświadcz mi przysługę i wejdź tam. Kim ty musimy jesteś? Uruchomić na nowo wiatrak. Właśnie to jest najdziwniejsze. Tutaj ludzie żyją na tych dachach, biją, robią te jakieś domki. To jest taki ten... Luna Park, nie Disney, czekaj, w Disneylandzie nie byłem, ale taki Disneyland. Przecież Luna Park, no. Zamiast biomarkerów, produkujemy tylko kolejne dzieciaki. Niby jak nam ma to pomóc? My się znamy? Okej. I tu są zagadki wspinaczkowe. One są spoko. Tam była akurat wyrzutnia. A, stąd dolatujemy, tu. I to jest zabezpieczenie przed... Co tam się stało? Kto wytrzymał się wyczerpał? A, zlamiłem. Ale powinniśmy to zrobić, momentowo. Mamy taki poziom, że... Za wcześnie skoczyłem. A nie, no to mogłem wyjść, jestem głupi. Dobra. No to trzeba było wyjść, wtedy mi się ładuje wytrzymałość. Więc jak mamy za niski poziom, to nie zrobimy zbyt daleko odkrywania tych wiatraków. Ogólnie, fabularnie to tak głupio. Okazuje się, że na szczycie tego wiatraka jest bezpiecznik przepalony i ludzie nie mogli go wymienić, bo sobie zrobili taką drogę patologiczną. Nie wiem, co on tam zrobił. Poślinił. Zło. To jest jak w Wiedźminie, patrzcie na to. Przychodzą ludzie, się wprowadzają teraz. Konstrukcję frakcji. Tu to jest chyba, jak trzeba misjami odblokować.
Zamknijcie dwie frakcje. Jest frakcja Słońca i frakcja Strzypców. Wiatrak Orcha, bezpieczna strefa. Źródło światła UV, schowek Aidena. I coś tu można budować, tylko chyba trzeba zrobić misję, żeby tego dojść. Bo tu jest jakiś ten, placówka handlowa frakcji takiej i takiej. Ale to jest dokładnie tak, naprawianie routera rodzicom. No, natomiast mówię. Pa, to. Wiatrak Old Villador. Co to jeszcze było słodkiego? Coś tam niby jest, widzicie, zawęża się, ale nie chcę piknąć. Kryjówka nocnego biegacza, okej. I to było w metrze, bo nie pamiętam żywcem. Nie wiem, to miasto, nie rozumiem jeszcze raz, ci ludzie są zarażeni, zamknęli ich 15 lat temu w mieście, czy coś takiego? I to ich uratowało? Chciałbym zrozumieć, jaki to jest logika tego świata, ale podejrzewam, że Avelona wywalili zanim opowiedział. Że mają ultrafiolet tutaj, moment, co? Czekaj, wieża ciśnień z Wrocławia jest jakaś, tak? Wiatrak Rozana, ale niestety jest na czerwono, bo jest tak wysoko levelowy. 160 wytrzymałości, nic tam jest pokazane. Zdrowie, czaszka i coś tam. Więc tak są kreowane wytrzymałości strefy. No, a tu jest kto? Jezus. No. Kryjówka nocnego biegacza. I tak się żyje. Tak, to co ksentofon wkleja. Tam jest chyba bezpieczny, tak? Jak sobie rzucimy okiem. Wiatrak jaki. Tu jest wierzba. No, zakładam, że jak zeskoczę, to zginę. Tylko patrzę, czy jakiś jest może jakieś łagodzonko. Musimy jakieś takie skróty poznać. Jak ktoś lubi takie parkury, wydaje mi się, gra jest sympatyczna. Bo ten, mówię, to bieganko jest dosyć pocieszne. Ach, zrypałem. Masz mało zdrowia. Aha, leki się robi z tego całego miodu i dziadostwa. Czekaj, podbijam pytanie Glutslupa. O co chodzi z tym Avelone? Avelone to jest jeden ze scenarzystów, teraz żebym nie pomieszał, ale Black Isle, więc stary boomerski ten, twórca Falloutów i tak dalej. On pisał na przykład... Ostatnio pisał dialogi do Into the Breach i FTL-a. Tam dialogi, jakieś teksty. Ty, pojemnik z inhibitorami. I wyciągnęli go jako gwiazdę. Techland i potem były jakieś dramy z nim. Czy drama była chyba niezależna od tego, od Techlandu? Drama z jakimś tam molestowaniem, nie? Natomiast... w Techlandzie coś im się źle współpracowało. O. Ale on byłby sensowny, bo no, on te światy tworzy... Jezu, nie, co jest? Aha, chwyciłem się. Czy ja dobrze idę teraz? Tak, w lewo, 90 stopni. Można sobie oczywiście oznaczyć. To chyba jest diabeł, czy normalny? Normalny, nie? Wysłuchajcie uważnie tej wiadomości! Mieszkańcy ostatniego Korinis. Miasta na ziemi! Obywatele! Dobre wieści z Old Villador! Do kogo on gada? Legendarny gawędziarz z Nowego Paryża zaszczyci nas w tym tygodniu serią występów w Horseshoe. Scena została ustawiona na dachu, na północny zachód od starego szpitala Saint Joseph.
Młodzi i starzy zadrżą, słuchając przerażającej opowieści o naszej własnej katedrze Saint Paul i legendy o potworze, który w niej czyha. Bynajmniej aktorom będą dali. Im towarzyszyć ciepło ogniska i światło lamp UV. A teraz ogłoszenie dotyczące bezpieczeństwa. Pamiętajcie, że noszenie sprawnego biomarkera zawsze jest obowiązkowe. Tak, nie modyfikujcie, ani nie próbujcie używać biomarkerów znalezionych przy zwłokach lub zarażonych. Są sparowane z krwią właściciela i ich użycie doprowadzi do pewnej... Jezu, przepraszam. To wszystko na dzisiaj. Obywatele, obyście przetrwali w szczęściu. Dobranoc i powodzenia. Dobranoc. I co teraz? Jezu, przepraszam. Jezu, nie. O Boże, teraz mi spadło. E się kopia, F się... Gdzie on pójdzie niby? Policja mnie goni, tak? O. Jezu, sorry. Dostanę bana na tubie, nie? Budzę się w środku nocy i nie pamiętam, że upadek w ogóle... Zawołam kolegów, żeby też z tobą zatańczyli. Jezu, okej. Okay. Głupio wyszło. Zdajcie sobie sprawę, że to było niechcący. Tu wytrzymałość większa się przydaje, w sumie przy walkach. Dobra, przed nami kolejna wspaniała zagadka, tak? Tak, tylko od razu sobie oznaczyć. Klon. A jaki wspaniały. Myślonko Gaming. Czy to jest cała mapa? Z tego co rozumiem to... Ech, już pokazuję. Nie no, ona się rozciąga, jest całkiem spora. Tak, biorąc pod uwagę, że się pomieszczamy, ten obszar jest duży. Tak? Pewnie będzie dodatek potem z samochodami. Zakładam, że im się to sprzeda. Jak widzicie, gra nie ma nie ma błędów takich z natury, że nie wyszło nam to, co chcieliśmy zrobić. Oni chcieli zrobić taką grę, jaka by nie była, jaka nie jest już, to im chyba wyszło. Plus, Techland miał silnik, tak? To nie jest CD, który ten silnik dopiero odkrywał. Pa teraz. A? Po prostu trzeba było... stegować i zategować i już działa. To jest ubigra jedynak, więc ona jest nudna, jak ktoś tego nie lubi. To się mówię, wspina, wbije. Musisz się uzależnić od mechanik. Tak? Pomizie. Ujak umiejętności możemy zainwestować w lądowanko albo pewny chwyt. To jest ważne. Lądowanko wystarczy nie spadać. Tak, a to nam się przyda do zagadek. I potem się zmieni w szybsze poruszanie. I ogólnie rozwój jest spoko, tak? Bo mogliby zrobić tak, chwyt 1 sekunda, chwyt 2 sekundy, chwyt 3 sekundy, a jest. W ogóle, że spada się wytrzymałość, chwyt działa. Potem się poruszasz szybciej, to jest duża zmiana. I podczas wspinaczki możesz skakać. Więc spoko. Tak, i teraz punkty wytrzymałości 100. Tak, jak patrzyliśmy, na przykład ten wiatrak gdzieś tutaj na granicy wymagał wytrzymałości 160. Najbliższy wiatrak wolny jest tam. Ja bym to zrobił, no po prostu. Bo możemy się teraz bawić w fabułę, a mi się w to przyjemnie nawet zmula. Na ile wyceniam grę? No napracowanko jest, tylko to jest coś... Okej, okay, inhibitor, żeby znaleźć to, co musimy zrobić. Schowek gracza. Księżniczka, widzę zadanie poboczne nocne. Czyli teraz, czy tutaj możemy... A zróbmy misję nocną. Nie robiłem ich jeszcze. Moment. Mam mało zdrowia, dlatego się wyśpimy, będziemy mieć dużo.
To jakiś silny gracz. Where łóżeczko jest teraz? Czy będę w to grał w całości? Tak. Jest słodki zmulacz, jest bezmyślny. Fabuła jest bardzo dobra. Jak widzicie, w sensie ma potencjał memiczny. Obrażenie 11, 18. Gangrena. Czyli w sumie co? Upuść. Co ja z tym mogę zrobić oprócz tego? Sieczne, obuchowe, sieczne. Postrzępiony siekacz. Teraz tak, co oznacza 1, 2, 3 i te znaczki? Właśnie. Aha, sloty gdzie zamieszczony, tak? Okej. Gul'dan. Broń miotana? Rzucałem pieniędzmi? Okej, to jest jakiś suchar głęboki. Okej, co się teraz stało? Kliknąłem na maczetę. Siepak, rzadka broń. Możemy tak, zobaczmy, jak modyfikacja wygląda. A, okej, czyli wkładamy artefakty z RPG jakieś ten, no dobra. I jest segregacja jakaś? Sortuj według stopnia rzadkości, daty zdobycia, rodzaju, obrażeń. Siepak najlepszy i ten. Aha, jest ten trwałość. I widzimy, że już niektóre są do zajechania. Mieliśmy się wyspać, tak. I zrobić misję na ten inhibitor. I śpimy przy świetle, tak? No tak, to się trzyma kupy trochę po taniości, nie? Jak prądu zabraknie, to co, ci zjedzą te robaki? W sensie ta konstrukcja świata. Gierkowo jest super, tak? Ale jak ktoś chce się uczyć z tego... Czekaj, zaraz. I na co jest inna mapa? Moment. Zaraz. Zniknęły znajdźki z nocy. Co do licha? Bo miało tu być to miejsce tych inhibitorów. Teraz nawet nie wiem, gdzie to było. Pójdziemy do najbliższego... Idziemy najbliższego? Na prawo miał być. Kurde. Aj, mamy ograniczoną ilość czasu, w którym przetrwamy. I to uzasadnione fabularnie naszym jakimś tam zarażeniem. Kurde, teraz nie wiem, gdzie tu były te inhibitory. Na przykład... Wiec jest jako oznaczony? Opuszczony sklep. Bo może muszę tym to znaleźć? Czy jak przykucny jestem mniej wykrywalny? Dało się to jest tam. Ale zmieniły się zupełnie miejsca teraz tak. Znaczy nocą nie możemy zrobić wiatraka? Możemy chyba. Zobaczmy, czy nocą możemy zrobić wiatrak. Okej. Baba nam... Mroczny zaułek. To jest chyba to, ale nie jestem pewien już. Moment. Mam pojemnik z inhibi... Opuszczony sklep. Mroczny zaułek. Spotkanie. Kurde, nie wiem jak zrozumieć, gdzie jest ten. Duże zagęszczenie zarażonych za dnia. Dobra, zakładam, że to jest to. Mam nadzieję, że mi to gra oznaczyła. Yeah.
A? Dobra, i to jest instancja. Tak? Czy to jest tylko tutorial, gdzie płynne przejście? A figę z makiem, moment. Zapominam o najważniejszym, tym widoku. Zaraz, obszar skażony chemicznie. To jest chyba po prostu... Oczyścimy ich, wyjdziemy na moment i wrócimy. No ale zobaczmy, jak wyjdę tutaj. Aha, została minuta. Dobra, rozumiem, czym polega wyzwanie. Okej. Okay. Czyli tak ograniczyli ten ekspienie. Okej, okay, spada nam ochronność. Najbliższe światło UV jest tam, zobaczymy. Czas na setkę. Tak, raz, dwa, trzy. Kurde, nie wiem, to. Który najpierw tam wejść, chyba umieranko. Umrzemy na styk. Uwaga, okej. Okay. Okej. Okay. Jakie grzybki? Żeby jeść grzybki? Nawet nie znam tego. I teraz tak, jeszcze jeden. Teraz tak, baba mówi o pojemniku z inhibitorami. No chyba, że tu, opuszczony sklep. 50 metrów. Ta. Spokojnie to. Ten... Wyjazd to pewnie nie jest nikt dobry. Co lepsze, Daisy 2 czy Daisy? No Daisy to jest inna gra, nie? Nie wiem, jak tu interakcje wyglądają z ludzikami. Tu trudne wylosowało, nie wiem, jak tam wejść. Tu. Zombiaczki kochane. Nie wiem, że to światło coś zmienia. Czy skończyłem Demon's Souls? Nie, wkurzyły mnie. Nie, Demon's Souls na PC-cie ewentualnie. I teraz tak. No i FOMO Gaming, tak? Czyli musisz znaleźć wszystko. A realnie szukamy fioletowego, nie? Bo nie będzie platyny, jak... Moment. Miał być super jakiś... Wydaje mi się, że mam lepszą broń.
O, coś zapikało. Miał być właśnie siepak. Użyj, przestań używać. Teraz jak pod trójką. Ale pod trójką mam przecież... Dobra, jest siepak. A, i znowu zostało 13 sekund, he? Ciekawe, czy się odnawiają te zombiaki tutaj. Dużo z ciekawych rzeczy. Kolejną ciekawą rzeczą jest to... A tu jest lampa UV. Czy to są te inhibitory? Czy warto to brać za pełną cenę? Trudne pytanie. Pełna nie jest super zła, zwłaszcza w obliczu tego, że kupiłem za te kurde prawie 200, nie no, za 150 zł Carrier Commanda, który jest grą dużo niższej klasy. Te grzyby UV, moment. Where grzyby UV, ty są. Coś nie tak. Moment. Medykamenty, cofnąłem je. Okej, to jest przestań używać i używać. Używanie to jest według świata gry. Tylko jak teraz? Okej, teraz mogę użyć grzyba. Okej, mam 12 milisekund. Okej. Wszystko przeszukać, nic nie zmarnować. Nie no, latarka strasznie psuje tutaj efekt. Wygląda bardzo słabo. Jak latarka z Quake'a dwójki, jedynki i tak dalej. Żadnych cieni nie ma fajnych. Nie rozumiem, dlaczego to zrobili. Już to wychodzi na next geny. Okej, tu coś wartościowego. Plus zagadka. Moment. Anuluj, bo przegramy. I to koniec grzybów. Dobra, lećmy do tego. Rozumiem, że tu musimy wrócić niestety za chwilę. Kurde, trochę widzę... O Boże, nie wiem, jak stąd wyjść teraz. Umieramy. Kurde. Kucnij. Dobra. Teraz tylko dobrze sparkurować. Jezu, ludzi, co ty robisz? Pościgi mają poziomy. Chyba to coś jak GTA, nie? I teraz tak. Premia nocna, oczywiście wszystko przepada. Super. Odrodzenie, no odrodzenie. I co? Jestem ciekaw, czy tracimy wszystko z tej, bo widzę, że tak nie ma. Tu był ten sklepik, tak? Grzyby przepadły, więc zakładam, że mi wszystko jednak oddadzą. Sekundę, już tu będzie już... Zombiaki będą martwe, my wyjdzie... Chyba nie ma tak dobrze, jakbym chciał.
Okej, na szczęście Seagal z zombiakami działa. Oj, chyba część tych obiektów nam już wszystko się zapisało. Tak? Trzeba tylko zrobić zagadkę z tymi pomiennikami. Dobra, nie ma tragedii, no. Tu zbierać grzybki, tak wiem. Co robi przycisk S, jak można... Zaraz sprawdzę, dobra? Tylko zróbmy ten paździerz. Trudną zagadkę z zamkiem. Trudny zamek. Łatwiejszy był trudniejszy, no ale okej. Utleniacze. Oszcza. No i tyle. Dobra, ale wear inhibitory, bo ja tutaj tylko jestem dlatego, tak niezależnie na tym śmieciu zupełnie. Denerwuje mnie to, w sensie baba mówi, że są jakieś wykryto pojemnik z inhibitorami. A my tutaj szukamy... Chyba, że to... Co na żółto oznaczone teraz? Zadanie związane z fabułą. Okej. Okay. Teraz najtrudniejsze, czyli wyjście na górę. Chyba, że tędy? Znowu babka gada o inhibitorach. Dobra, po tym. I save zona. Tak, czy jesteśmy na krawędzi? Jezu, co on mu robi? Taki Seagal z kosmosu. Tu w ogóle chyba się nie mogę bić, bo nie mogę osiągnąć żadnej brońki. Obczaj proszę przycisk S, już patrzę. S. Poproszę o pomoc. To sam. Czekaj, obok przedmiotów jest... Ale mówisz o tym znaczniku, nie? Tylko nie wiem, jak ona oznacza ten... Zaraz, zaraz. Wysłano prośbę o pomoc. Jaworski przyjedzie, moment. Czyli tam się nabija ten pasek... Okej, okay. I teraz tak, wykryto pojemnik. No gdzie ten pojemnik z inhibitorami? To może być to waszym zdaniem? Kurde, właśnie... No fajnie jak ktoś lubi odkrywać takie rzeczy, ale... Ciepło, zimno, te etapy są bardzo wertykalne i złożone. Wykryto pojemnik z inhibitorami. Okej, okay. No i gdzie teraz ten pojemnik? Czy to 100? 75 metrów, co łapka mówi? Bo to jest na niebiesko, tak? Tylko na niebiesko, na 75. Czy duża mapa jest? Wydaje się, że spoko. Tam była jakaś flara. Zaraz, idę dokładnie. Oh,
Sorry, tutaj ten. Czekaj, że w lewym dolnym znajdziecie. Teraz zobaczymy. Myślałem, że ich zepchnę wszystkich. Odrodzonko i poproszę o pomoc. Dobra, to chyba wezwanie multi. Nie? Wszystkie straciłem. Nie ma ich. A... Kogo straciłeś? Potrzebujesz pomocy? O, nie, przyjacielu. Dziękuję, ale nic nie zaradzisz. Dlaczego? Kogo straciłeś? Co ty, co to się stało? Ryby. Kochane ryby. Wiesz, jak trudno jest hodować ryby? Co za... Kiedy woda jest na wagę złota. Były moimi przyjaciółmi. Za Diuna, nauczycielami. Po co? Po co zużywać wodę na ryby? A czemu by nie? Bo woda jest droga, to rzadki towar. Jezu. Ja to wiem. Musiałem oddać prawie wszystko. Zapasy, mąkę i broń mojego ojca. Ale przecież bez wody one nie przeżyją. No i kto wie, ile ryb zostało jeszcze na całym tym świecie. Boże święty. Woda w większości jest skażona. Te rybki pływające do góry brzuszkami. Przykry widok. Postapo z dodatkowym chromosomem. Dlaczego ryby są dla ciebie tak ważne? Czy ja mogę zadać pytanie tobie? Dlaczego broń jest dla ciebie ważna? Pozwala mi się obronić. Przetrwać. No, widzisz. Subiektywna sprawa, nie? Filozofia z tej plany. A co nie? Dla mnie ryby są najważniejsze. Uczą wszystkiego, co musisz wiedzieć o życiu. Gdzie są twoje... Czekaj. To... Czego nauczyły cię ryby? Coś to będzie śmieszne, ale to jest kurde... A jak dużo masz czasu? Bo ryby uczą mnie od bardzo wielu lat. Nauczyły mnie słuchać innych. Są dobrymi słuchaczami, wiesz? Pomogły mi też spać. Widziałeś kiedyś śpiące ryby? Nieruchome, spokojne. Nie przeszkadza im, jak się na nie gapisz, ani jak niewychowani ludzie stukają w szybka akwarium. Wiesz dlaczego? Cierpliwość. Tlen jest ważny, niemal tak ważny jak sama woda. Widziałeś, co się dzieje, kiedy w wodzie brakuje tlenu? Weź, mógłbym tak wymieniać bardzo długo. Ale to tylko puste słowa, jeśli nie uczysz się tego od samych ryb. Gdzie jest moja bryka? Zaciekawiłeś mnie. Gdzie są twoje ryby? Niestety, jak mówiłem, moich ryb już z nami nie ma. Odeszły. Odpłynęły. Co się stało? Ktoś je zjadł. Zaraz, ktoś zjadł twoje ryby? Ktoś włamał się do mojego domu i zjadł wszystkie, a później wychlał wodę. Wodę, za którą tyle dałeś? Kto? Mów. Tę osobę? Kościa, rozumiem, ale bohater jest tak zrypany. Chyba wiem, Jezu. Kto to był. Kto? Widziałem, kurwa, ryby, wodę? Przed jego miejscówką, ale zapomnijmy o wszystkim. Co? Nie chcesz się zemścić? On zjadł twoje ryby. Jezu. Jedną z rzeczy, których uczą ryby, jak wspominałem, jest cierpliwość i godzenie się z losem. Jak poobserwujesz je chwilę, kiedy pływają w akwarium, nie kwestionują swojego położenia, nie narzekają, że akwarium jest za małe. Po prostu sobie są. Że co? Czyli dla jasności, wydałeś wszystko na wodę dla swoich ryb. Później ktoś zjadł twoje ryby i wypił całą wodę. A ty nie jesteś zły? Byłem zły. Ale co mi po tej złości? Płacili za ilość tekstu. Skutkuje tylko negatywizmem i wyrzutami sumienia.
Może kiedyś znów będziemy łowić ryby w rzekach i oceanach, tak? Wędkowanie też może nauczyć nas sporo o życiu. Brzmisz jak jakiś rybi mnich. Teraz jestem biedny jak mnich i to tyle. Żegnaj, przyjacielu. Szkoda, że moje ryby niczego cię nie nauczą. Postać spoko, nie? Ale reakcje bohatera to jest porażka, Boże. Okej, piąta. Zaraz ranne staną zorze. A my musimy... Zaraz. Czy tu jest łóżeczko? Nowy towar! R jak handluj. Ty gigatopór szóstego handlarza. Aha, przepraszam, to jest jeszcze tutorial. Kupowanie. Oferuję najpotężniejszym broń. Można znaleźć w głównych siedzibach. Tak, czyli są dwie frakcje. Są wybory, ale dwa. Jest noc i dzień. Boże, teraz widzę to wszystko. Fajny, fajny. Ma broń, kij do krykieta. To jest wszystko. Ile mam tych pieniędzy swoją drogą? 180 zł. Ma zasoby. Ostrza, żywicę złą. Fajnie, fajnie. Wróć później. Co on tak zajęczał? I tu się można ukrywać przed tymi, tak, przed pościgiem. Dobra, największą zagadką teraz jest dla mnie, co się dzieje z... Jak znaleźć te inhibitory? Kurczę, no bo to z... Ty, ładnie wyszły. Temu się nie udało. Chciałem powiedzieć, że fajnie wychodzą z tych wentylacyjnych przewodów, ale temu... Jezu, sorry. Wyzwaniowiec? Jak się w to gra? Bardzo spoko się gra. Jest głupie jak but. Tak, ale sympatyczne. Tylko tak, nie wiem jak odczytać poziomów. A jest, dobra, to się odczyta, jak się najedzie. Tylko chyba nie było w starszej wersji, jak nią grałem. Czyli musimy jeszcze zbić za 300 punktów zombiaki i dostaniemy kolejny poziom. To można by zrobić. Albo przebiec za 3700. W sumie można by komuś tam nastukać, bo chyba wtedy mamy do tej porze dnia lepsze staty. Wyjazd pewnie wzywa pościg, więc bym go sobie odpuścił. Czy widziałem memo o rybiarzu? Jeszcze nie. Tutaj na przykład jest troszku was, tak? Pościg. Pościg, jeśli dobrze rozumiem, to jest coś niepożądanego. Ale przewidzieliśmy to. I tutaj mamy punkt... Punkt UV. Nie mogę ich bić, jak są blisko, biedni. Jezu, chowa broń. Nie może umrzeć.
Kurde, pościg dobiegł końca, ale on tutaj żyje. Dobra, zdech. Niestety nie zabrał ze sobą punkty moje doświadczenia. I brakuje mi... Dużo nie wyszło tych punktów. Nie mogłem deptać go tak samo. Nie można, to tam jest strefa pacyfistyczna. Ani zombiaki, ani ludzie nie atakują. Może mogłem po cichu go załatwić. To... Brakuje obszarowych czasów jeszcze. O, ten biedny. Kurde, strasznie słabe te premie. Ile kosztuje, ile mnie kosztuje za jeden punkt za uderzenie, tak? 8 punktów, dobra, nie, to niestety grindowanie jest ciężkie. Są grindowanie, jak ktoś lubi. Żeby ulepszyć ataki runiczne, no właśnie będziemy musieli to zrobić. Tylko właśnie chcę to zrobić, tylko tak. Najprościej oczywiście teraz pójść do kolejnego wiatraczka, tak? Najbliższy wiatrak nieodkryty jest... Jezu, prawym się przesuwa. Nie można przesuwać na wsadzie, to jest takie ser dla mnie. Tu, tak? Będzie oznaczony? Nie. Muszę niestety iść tam na pał. Czy są karabiny? Właśnie dobre pytanie. W sensie fabularnie byłoby sensownie, gdyby nie było już broni po tych 15. Zblanszować szparagi. Smażyć cebulkę, aż będzie przezroczysta. No jasne, nie mamy nic z tego. Więc zjemy to, co jest. Tu się dzieje coś dziwnego. A nie, nawet spoko. Nie jest to next gen, ale przynajmniej ten ziemniak odkłada. Jezu, nie, babo, proszę cię. O, aha, dobra, jest pojemnik, tak? To znaczy ciepło, ciepło, zimno, zimno. Dobra, rozumiem. Okej. Okay. Ten lewy dolny róg. To jest moja wykrywaczka. Czyli bliżej, dalej. Czyli jak baba gada, musimy z tego korzystać. Tak, tak, tak. O. Rumianek zrobimy sobie. No dobra, już widzę, jak to działa, tak? Czyli to jest niestety totalny FOMO gaming. W sensie, widzicie, trzeba zbierać wszystko, bo to nam gwarantuje przetrwanie. Jezu, oni mogliby zrobić MMO. 25, 23, 22, 18, 17, 15. Oznaczyłaś mi, babo? Dużo za dnia, ale zrobimy za dnia, co my nie zrobimy. Skończyć pijąc twoje siki. Ktoś musi coś zrobić z tą wodą. Ej, ty! Masz wodę na sprzedaż? Zapłacę pół kryształu za galon. I tyle. Gada, ale niestety... Czyżby tu miałby być pojemnik? Z inhibitorami? I w ogóle nagle, kiedy jest ciemno... Aha, tak. To się zamieniamy w zombie. Biaka. Jak wyjdę stąd, to już jest lepiej. I wystarczy, że wyjdę, to już jest zdrowo. Tak, tak, dobra. Zrypałem. Kurde, ale utrudnili maksymalnie. Zróbmy ten. Jak to się nazywa? Zróbmy raz cięcie.